Osteoporoza to choroba szkieletu prowadząca do złamań kości, w tym kręgosłupa. Specjaliści nazywają ją cichym pożeraczem kości. Do tej pory mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego nie mieli gdzie leczyć tego zwyrodnienia. Nie było też dostępu do diagnostyki. W związku z tym samorządowcy podjęli działania zmierzające do uruchomienia poradni leczenia osteoporozy. Kilkuletnia akcja zakończyła się sukcesem. Ten program był o tyle trudny, że z informacją trudno było dotrzeć do ludzi, szczególnie po 60 roku życia, więc realizowaliśmy to poprzez różne imprezy, pikniki. A ten polegał na konsultacjach ze specjalistami. Następnie pacjenci byli kierowani do dalszych badań pod opieką lekarza rodzinnego. Celem programu profilaktyki miało być zmniejszenie zachorowalności na osteoporozę i jej skuteczne leczenie wśród seniorów. Jednak dotarcie do nich nie było najłatwiejsze. Pierwszym etapem tych badań były badania przesiewowe ankietą FRAX. I na podstawie tych badań została kwalifikowana pacjentka do drugiego etapu. Lekarze przeprowadzali badania przesiewowe i densytometryczne, czyli prześwietlenia, które pomogły ocenić gęstość mineralną kości.